Witam Was w kolejnym odcinku z gry This War of Mine. Dobra, to co przyniosło, to widzieliśmy w poprzednim odcinku, ale widać, że jest bardzo zmęczona. On tylko zmęczony, więc tam może popracować, chociaż nie wiem, czy ma nad czym. No, zaraz się przekonamy. Drewno. Tutaj też brakuje, chociaż mamy jeszcze jedno, na wszelki wypadek. Jedzenia mamy na jedną osobę, ale nie będę taki jak jedna osoba. Nie będę robił tak, że jedna osoba je, a druga się przygląda, bo jeszcze smaka tylko narobi. 20 stopni, jest ok. Nawet cieplej niż wczoraj. Nieźle. Jeśli to oczywiście dobrze pamiętam. Będzie sobie tak szczerze, to co ja mogę tutaj zrobić? Raczej nic. Chociaż jedynie co ja w sumie mogę zrobić tego dnia, no to poczekać, może przyjdzie jakiś handlarz. Co wątpię, ale może przyjdzie. W sumie co mam na handel? Nic. A nie, to mogę. Sporo rzeczy. Ale dobra, poczekajmy. Niech mu tam będzie. No niestety będzie trzeba trochę poczekać. Dobra, czy do tego czasu będę coś mógł zrobić? A właśnie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę przy okazji. Dobra, biegiem, biegiem. Chociaż nie, w sumie nie śpiesz się. To mogę. Ile ja tego mam? Bez opału. Okej, okay. To można zap... A jednak. On chce do nas wpaść? Na dłużej? No. Dobra, nie będę się miał, szukam miejsca, gdzie mógłbym przeczekać to szaleństwo przed wojną, byłem kucharzem. O! Przez pewien czas miałem nawet własny program w telewizji, teraz nie mam domu ani grosza przy duszy. Jeśli pozwolicie mi zostać, będę dla was gotował. Tak. To była dobra decyzja, po prostu powiedzcie mi teraz, co mam robić. Gotować. Dobra, nic ci nie jest. No, dużo nie gotujesz, co tak przyspidziłeś. Trzy książki zostawię, dla każdego po jednej. Dla każdego coś dobrego. Dobra, handlarz już nie będzie, więc... przerobię te książki na opał. Gdzie styknął? Jak najbardziej. No, usiądzie sobie i kończymy ten dzień. Dobra. A, wszyscy wypoczęli. To mi się podoba. Śpisz? Czuwasz? Nie, ty czuwasz, a ty szukasz. Tutaj przeszukany, zacieszny tom. Nie. Czy by zaryzykować, jak myślicie? Dobra. Niech będzie. Dobra. Spoko.
chwilę, już myślałem, że będzie tamta. Potrzebująca. Dobra, to tak jak zwykle, wszystko zgarnę i schowam w jednym miejscu. Zrobię tak jak w poprzednich odcinkach, że te listy, które będą, to po prostu wyświetlę na chwilę. Osoby, które oglądały to już 15 raz u mnie, tam nie będą musieli czytać, a osoby, które pierwszy raz, to zapozuję na chwilę. Tam oni sobie zapozują potem, znaczy zatrzymam na chwilę, oni sobie zapozują. Dobra. No ale spoko, koleś się nie przypieprzają się o nic. W sensie o to, że... Uważaj, mam ci na oku i tak dalej. Nie chcesz ze mną zadzielać, uwierz mi. Takie inne pilolomento. I właśnie takimi tekstami jeszcze mi prowokują, żeby zadzielać ze mną. Znaczy, żebym z nimi zadzielał. Dobra, na dół lecisz. Piwnicy chyba na samym końcu. Ogarnę. Może teraz dach? Why not? Dobra, tutaj, tutaj. A ja tam wszystko chowam, bo potem się okazuje, że oni wszystko mi tam stamtąd zabierają. Tu nic nie ma, o dziwo. Dobra, pochowam. No jest paduwa. Się okaże. No już wychodzą. Okej. A, czekaj, jeszcze tu. Panie, jeszcze tyle czasu. Na spokojnie wszystko się zbierze. Dobra, dla osób, które nie czytały, poczekam chwilę. Zapozuję. No, zdążycie sobie na pewno zapozować. Ciekawe, czy mogę tam się wpieprzyć. Chociaż w sumie nigdy tu nie zaskakiwałem nawet. Pierwszy raz. Dobra. Biegiem, biegiem, biegiem. No. Otworzysz drzwi. Jak miło. A, tylko jedną rzecz nie wziąłem. Dobra, czy jeszcze zdążę? Nie, no na spokojnie zdążę.
A, ogólnie to nawet będzie łom potrzebny, no tak. Kurde, zapomniałem. Do tego na przykład. Kurde. Lecz. Prawie wszystko przeszukałem. Myślałem, że to trochę dłużej potrwa. Dobra, zobacz chociaż co tutaj jest. O kurde, ocie panie. To mi się podoba. Dobra. Ale ja muszę też swoje rzeczy pozabierać. Bo to moja jedyna broń. Gdzie samo? Te, panie, co to ma znaczyć? To jest samo my zajebani, czy co? Ty, no co za cygany? Albo ślepy jestem. Nie, no nie mam, no co za ha. Dobra, mniejsza z tym. To ja chciałem ratować. Oni mi podpieprzają ammo. Nie wiedziałem, że oni nawet mogą stąd brać, ale przynajmniej wiem. Dobra, wezmę więcej. No i styknie, dobra. O, właśnie ciekawe, jak wezmę cały zapas od siebie, a potem wrócę dokładnie z tym samym, albo nawet mniej, to co? Kolejny udany dzień? Albo zobaczcie, co ja znalazłem? Ciekawe. A miałem w ogóle jakieś. No niestety nie mam, dobra. Sama broń styknie. Niech oni śpią. Lekko chora, o fuck. Dobra. Ale ty, panie, gotuj. Ja nie wyspany? Przecież on w ogóle nie sp. Nie, czekaj, on przecież spał noc. No ty jakim cudem? Je pierdzielony kucharz. Tylko oni zjedzą. A, zapomniałem, że on dwa gotuje. Że on dwie zupy. Jak kochala, niech idzie spać tyle. Co ona? Tyłem chciała chodzić? No, już ma siłę do biegania. No i się podoba. Marzę o nocy w prawdziwym łóżku. Człowieku, przecież ty spałeś. Czy ja. Czekaj, czy ja na serio kliknąłem śpi, ale nie w łóżku? Bo nie wyspano, to musiałem coś po prostu zjebać. Możliwe. Dobra, mieszę z tym. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie. Chociaż możliwe, no chyba tak, no chyba zjebałem. Dobra, mniejsza z tym. No przynajmniej się po 19 stopni jest jak najbardziej okej. No to dopiero za tydzień będzie zimno pewnie. Dobra, i tak nikt nie przyjdzie. Nie chciałem się czekać aż ktoś już nie będzie śpiący, żeby on poszedł spać. Chociaż nie, nawet jak jest niewyspany, to nie pójdzie spać. Zapomniałem. Dobra.
Łomu na razie nie biorę. Wolę pozbierać te rzeczy. Znaczy wiem, że niektóre bym mógł postakować jeszcze, jakbym znalazł coś. Ale na razie wolę więcej trochę brać, bo jak łom wezmę, no to nie chcę zbytnio zostawiać. Już jakiś czas z handlu nie było, więc się go spodziewam. No, dobra, więcej nie może. Okej, styknie. A, czekaj, sprawdzę, ile zostało mi jeszcze do pozbierania. 10, okej. Nie, teraz na pewno będę brać łom. Krótka nocka. No ale raczej nie będzie takiego krótkiego odcinka jak poprzednio. What the... Co? A, ta lekochora zapomniałem już kompletnie, a jeszcze posłałem ją. Ale... Co się odjebało się? Odkąd zaczął się dym, byłem na froncie, mój oddział zawsze ruszał do akcji pierwszy i wycofał się ostatni, nieźle. Kiedy straciliśmy do czwartą ludzi, dowództwo dało nam wreszcie przepustki, tak właśnie trafiłem do Pogeron. Panował to spokój, ale to się miało szybko zmienić. Dobra, gotuj. A sam zjesz w konserwie. Dobra, to weź. Dobra, ale co będziesz gotował na głodniaka? Jesteś kucharzem, ty pierwszy sobie zjedz. Ale że jesteś nowy, to zjesz gorsze. No. Całkiem pożywny i to mi się podoba. Te nastawienie mi się podoba bardzo. Bo i tak byś niczego innego nie dostał, więc... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zapamiętaj to, Bruno. Dobra, najpierw chora. W sumie, on też od razu niech pobiegnie. Ajajaj. W sumie mogłem ciutkę później. To by było idealnie. Jedna skończyła, no to drugi zaczął. Dobra. Chociaż mi się wydaje, że nawet jakbym pełny plecak wziął ze sobą, połowę wywalił i bym wrócił z połową plecaka, no to i tak by było popatrzeć, co znalazłem. Tak jak z tym spaniem. Kliknę, żeby poszedł spać, tuż przed łóżkiem kliknę koniec dnia, to się nie wyśpi. O! Widzicie? Coś tak myślałem, że będzie handlarz. Jednak jest. Psiekule przygotowałem. Ciekawe na co. W sumie na razie najważniejsze rzeczy. No i też takie podstawowe w sumie. Namo nie będę tam robił. Dobra, no już chciałem odkładać od siebie, bo myślałem, że za dużo. Że za dużo oferuję mu. A tu jednak nie. To?
A właśnie, z ciekawości. A, nie to użyłem, dobra. Dobra, jeszcze on. Aha. Czekajcie, czekajcie. Aha, no ta, dobra, dobra. Jeden kosztował 4, ale piątego już nie mogłem dostać. Możliwe, że po prostu jeden miś to jest cena 4,5, a połowy mnie da. Więc okej. No. To nara. Dobra. A ty, Bruno, coś potworzysz? Dobra. Żarcie przede wszystkim. Bo potem w końcu zabarykadujesz jakoś te dziury. No tutaj jakbym kliknął koniec dnia, no to by przerwał nagle. Szkoda. To by ciutko przyspieszyło grę. Chociaż może z drugiej strony nie chcą, żeby ta gra krócej trwała. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać. Człowieku, 19 stopni. No. Tutaj jeszcze więcej. Dobra. Barykada. Na dwie będzie można. Chociaż już dwie są. Dobra, gdzie ty idziesz? A, tu. Dobra. Jedna tutaj była, druga tu, trzecia. No zawsze są trzy barykady. A w sumie Roman nawet sprawdzi, czy coś jeszcze nam potrzeba. Kurde, średniało z tym drewnem. Ale może chociaż, albo nie. Wiecie co? Czekajcie, przydmuchać na zimne i... gdzie to jest? Nie, no dobra. Możemy. No. Szczury pójdą do ciepła. Zostaną złapane. Bo pułapka na zwierzęta, jak dobrze pamiętam, to się nazywa. Chociaż... jak inne zwierzęta niż szczury się złapie. Że szczury, myszy, to wiadomo. Ale koty, psy, to raczej nie. Patrz, Roman, Roman. Chyba se jaja robisz. Pracuj dalej. No, i o to chodzi. Dobra, to najpierw zobaczymy, jak to się nazywa. Usiądź sobie. Pułapka na zwierzęta. Okej, dobra. Może w opisie. Jedynymi małymi zwierzętami, jakie tu zostały, są szczury. Z drugiej strony, podczas wojny ciężko mięso będziemy, więc musieli założyć przynętę i czekać. Dobra, śpisz? Czuwasz? No, tym razem w łóżku. Dobra, łom. Tym razem będzie potrzebny. No to nagle przeciwnik. Dobra, tam biegiem tyle. Jakby był, to by nas usłyszał. Zwłaszcza przy otwieraniu łomem szafy. Mogliby jakąś animację zrobić do tego dodatkowo. O! Trochę amu się zwróciło.
że załóżmy wyważone drzwi lub coś. No nie wiem, że przed wyważeniem, a po wyważeniu dokładnie tak samo wyglądają. Ja bym nie zauważył takich drzwi, czy to są wyważone, czy nie. Co najwyżej bohater by się skapnął. Czekajcie, czekajcie. Dalej tylko chore, ale dobra, mieszam z tym. Nie biorę tego, bo mi wypalał to. Przejrzeć, dobra. Dobra, to. W sumie myślałem, że po jednej nocy ona już będzie wyzdrowieje, chociaż z drugiej strony. Przecież wysłałem ją też. Znaczy po jednej nocy, po jednym dniu. Więc ciężko by było nawet. Dziś w nocy mi się poszczęściło. Spójrzcie, tylko co tu mam. No. No, jesteśmy w stanie się bronić. Nawet tak nie mam ammo, widzicie? Dobra. Samą bronią ich straszyliśmy. To o to chodzi. Bo kto by się pytał? Bo jak ktoś by do was celował bronią, to byście pytali się. Czy byście się pytali? Masz ammo? A raczej nie. Dobra, mieszam z tym. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.